Witaj na kanale Historii Porodowych. Bardzo się cieszymy, że razem z nami masz ochotę posłuchać prawdziwych historii z magicznego świata narodzin. Jeśli jesteś z nami od dłuższego czasu, to już wiesz, że spora część naszych odcinków to historie kobiet o ogromnej sile i determinacji. Historie licznych strat i upadków, historie prawdziwej, wytrwałej miłości, wsparcia między partnerami. Wiele z nas, zanim trafi na upragnioną salę porodową, pokonuje długą, wyczerpującą, dla wielu nieosiągalną drogę. Drogę, na której końcu czeka Wasz wymarzony skarb. Widzimy Was, kochane kobiety, na salach porodowych. Panowie Was też, kochani rodzice po stratach. Narodziny tęczowych dzieci, czyli dzieci po wcześniejszych poronieniach, są naprawdę wyjątkowe, a to dlatego, że są to zwykle bardzo wyjątkowe pary. Droga, która często trwa latami, uczy pokory, cierpliwości, czułości na siebie nawzajem. Osobiście bardzo lubię obejmować opieką rodziców po stracie i jestem też bardzo dumna, że mogę być taką maleńką częścią ich wytrwałej drogi. Dzisiaj zapraszamy Was do właśnie takiej historii. Posłuchamy historii niesamowitych rodziców, którzy na końcu tej drogi poznali swoją wyczekiwaną córkę. Na początku przypominam też o przygotowaniu chusteczek. Wsłuchajmy się w historię Eweliny. Hej, mam na imię Ewelina, mam 29 lat, jestem w szczęśliwym związku od ponad 10 lat. Połowę tego czasu staraliśmy się o dziecko. Obecnie jestem mamą trójki aniołków i cudownej 10-miesięcznej Ariadny. Tęczowe 2 kg 70 gram szczęścia. Będzie długo, ale za to z jakim zakończeniem. Nasza historia zaczęła się w 2017 roku, kiedy wraz z narzeczonym stwierdziliśmy, że czas powiększyć naszą małą rodzinkę. Pierwsza ciąża pojawiła się po 3 latach. Boże, co to były za emocje! Pamiętam, jak zrobiłam test ciążowy, bo bolał mnie tylko brzuch i telefon do narzeczonego, który był akurat z psem, że się udało. Radość, łzy i niedowierzanie. Jeszcze tego samego dnia potwierdziłam ciążę u ginekologa. Pamiętam, jak wyszłam z gabinetu, wręczyłam zdjęcie narzeczonemu i powiedziałam: to pierwsze zdjęcie naszego dziecka. Po pewnym czasie powiedzieliśmy rodzicom i rodzeństwu. Damska część rodziny dostała bransoletki z napisem: kocham cię babciu, ciociu. Męska część rodziny dostała gadżety z napisem: najlepszy dziadek, super dziadek. Nasze szczęście nie trwało długo. Pamiętam ten dzień dokładnie. 19 tydzień ciąży, odeszły mi wody. W 19 tygodniu plus 3 dni naszego syna nie było już z nami. Po pierwszym poronieniu 6 miesięcy musieliśmy odczekać. Nikt też nie drążył dlaczego, przecież to pierwsza ciąża, pierwsze poronienie, tak się zdarza. Po 8 miesiącach kolejna ciąża, taki nasz świąteczny cud. Tym razem rodzina dostała zdrabki: będziesz babcią, dziadkiem, ciocią. Była to ciąża przepełniona strachem i radością. Niestety i tym razem nasza radość nie trwała długo. Nasz drugi syn postanowił opuścić nas w 20 tygodniu ciąży. Po kolejnym poronieniu zestaw badań. Oczekiwanie na wyniki było straszne. Na szczęście wszystkie wyniki były dobre i znowu zielone światło na starania. Po 4 miesiącach byłam w naszej trzeciej ciąży, obstawiona lekami i nakazem leżenia. Była również wizyta, by założyć szew
zapobiegawczo, bo przyczyną moich poronień była niewydolność ciśnieniowo-szyjkowa. Na szczęście w szpitalu okazało się, że szyjka jest długa, twarda i zamknięta. Niestety i tym razem nam się nie udało. Poroniłam w 17 tygodniu ciąży. Niestety wszystkie poronienia były w czasie pandemii, gdzie bardzo brakowało mi narzeczonego w tych trudnych chwilach dla nas. Po trzecim poronieniu postanowiliśmy kolejny raz zmienić lekarza, który po obejrzeniu naszej karty badań, po wysłuchaniu naszej historii, dał nam od razu zielone światło na starania o dziecko. 22.02.2022 pozytywny test ciążowy. Taka magiczna data. Może ta magia nam pomoże. Towarzyszyła nam radość, smutek, złość i wielki strach, że znowu się nie uda. W maju w 14 tygodniu wstawiłam się na polną w celu założenia szwu na szyjkę. To była nasza nadzieja na donoszenie tej ciąży. W 16 tygodniu ciąży dowiedziałam się, że pod sercem noszę dziewczynkę. Pamiętam swoją myśl. A co jeśli marzenia spełniają się podwójnie? Niestety w okolicy 20 tygodnia moja szyjka zaczęła się skracać. Mimo szwu dostałam nakaz leżenia i tu wkracza mój bohater, który naprawdę mnie zaskoczył i robił wszystko. Od zakupów, po gotowanie, a nawet golił mi nogi. Pomagał nie tylko w domu, ale również wspierał mnie bardzo psychicznie. Czasem nawet mam wrażenie, że bardziej wierzył niż ja w szczęśliwe zakończenie. Żeby nie było mi mało wrażeń, okazało się, że mam cukrzycę ciążową. W ciąży odezwała się również kamica żółciowa. Kiedy odetchnęłam już z ulgą i z lekką odwagą zaczęłam kompletować wyprawkę, okazało się, że nasza córka przestała rosnąć w okolicy 33 tygodnia. Wylądowałam na polnej i już zostałam tam do rozwiązania, a córeczka delikatnie nadrobiła wagę. To był bardzo stresujący czas. Cieszyłam się bardzo, że są już odwiedziny. Dzięki temu czułam się spokojniejsza, a nasz dzielny tata kursował szpital, dom, praca. W końcu nadszedł długo wyczekiwany moment dla nas. 10.10.2022. Po 154 dniach został ściągnięty szef i rozwarcie na opuszek. Zostały nam spacery po szpitalnych korytarzach. 11.10. Rano został założony mi balonik i znowu spacery, najpierw w pojedynkę, później już w dwójkę. Rozmawiając i nie wierząc, że zaraz będziemy już w trójkę, po pewnym czasie dostałam delikatnych skurczy. 12.10. Balonik nad ranem wypadł. Po obchodzie zostałam zaproszona na badanie, a tam okazało się, że rozwarcie jest na 4 cm i gdy tylko będzie wolna porodówka, zaprowadzą mnie tam. Nogi mi się ugięły. Nie mogłam uwierzyć, że dzielą nas tylko 2 godziny do poznania owocu naszej miłości i walki. Zadzwoniłam po narzeczonego, że może przyjechać, bo w każdej chwili idę na porodówkę. Przyjechał, ale miejsca jeszcze nie było. Gdy już byłam zrezygnowana, przyszła położna, że to czas. Zostałam zaprowadzona na porodówkę, tam ankieta i zostałam skierowana na salę 6A. Pamiętam, jakie było nasze pozytywne zaskoczenie na wygląd porodówek. Była godzina 16. Podłączono mi kroplówkę z oksytocyną, a my włączyliśmy sobie bajkę. Tak dla rozluźnienia atmosfery. Około 18 podali mi kolację. O, gdybym ja wiedziała, że to jest mój ostatni posiłek na kilkanaście godzin, na pewno bym na niego nie marudziła. Niestety to nie był nasz dzień. Skurcze były mało wyczuwalne, a rozwarcie wcale się nie powiększało. Około północy kroplówka została odłączona, a narzeczony skierowany na noc do domu. Kroplówkę ponownie podłączono 13.10, około 6 nad ranem
I wtedy zaczęły się skurcze krzyżowe. Najpierw delikatne. Pomagał mi masaż robiony przez mojego narzeczonego. Później coraz mocniejsze i pomagał już tylko prysznic. Położna po zbadaniu poprosiła, bym już nie jadła, ponieważ rozwarcie nie postępuje. Kiedy położna pytała się, czy rodzimy, byłam naprawdę pozytywnie nastawiona na poród naturalny. Odpowiedziałam, że jak najbardziej. Dzisiaj wychodzę z porodówki z Ariadną. Około 12 był obchód. Po zbadaniu zostało mi zaproponowane, by przebić pęcherz płodowy. Zgodziłam się na to. Niestety i to nie dało rezultatów. Po kolejnych kilku godzinach skurcze były już tak bolesne i przypominały mi poprzednie poronienia, poprzednie porody dzieci, których ze mną nie ma. Te wspomnienia były tak mocne, że sama poprosiłam o cięcie cesarskie. Niestety nie dałam rady. Koło 18:30 zostałam zabrana na blok operacyjny. Tam znieczulenie, szybki wywiad i o 18:58 usłyszałam jej krzyk. Krzyk mojej walki. Krzyk mojej kruszynki. Ariadna urodziła się 13 października 2022 roku. Z wagą 2 kg 70 g i 49 cm. W skali Apgar otrzymała 10 na 10. W trakcie zszywania mnie po cięciu, nasz dzielny tatuś dostał naszą kruszynkę na kangurowanie. Ariadna urodziła się w 37 tygodniu plus 5 dni z hipotrofią. Dziś jest zdrowym, 10-miesięcznym niemowlakiem, który wygrał walkę z hipotrofią. Dziękuję położnej pani Agnieszce i miłej starszej blondynce, że mimo mojego marudzenia była bardzo wyrozumiała. Dziękuję studentkom, które mnie wspierały, a najbardziej pani Kamili, która następnego dnia napisała mi taką wiadomość, że do dzisiaj ją trzymam i mam łzy wzruszenia. Dziękuję narzeczonemu, że był i jest dla mnie wsparciem. A od 10 miesięcy dziękuję Ariadnie, że jestem jej mamą. Dziękuję jej codziennie i będę dziękować do końca życia. Warto walczyć, choć czasem sił brak, to była walka z najlepszą nagrodą. Jesteśmy wdzięczni za pomoc. Szef zakładał dr Rajewski, a ciążę prowadził profesor Robert Spaczyński. Dzięki nim tulimy swoją tęczę. Dziewczyny, próbowałam się nagrać, ale niestety głos mi się łamie. Jeśli jesteś w trakcie starań, w trakcie szukania siły na dalszą walkę, to warto wstać i walczyć dalej. Doskonale wszystko pamiętam. Posiadanie Ariadny nie wymazało mi pamięci. Ktoś mi kiedyś powiedział, że siła jest kobietą, a ja dzisiaj się pod tym podpisuję. Bardzo dziękujemy za Wasz czas, za udostępnianie treści naszego podcastu. Kochana Ewelino, nasza dzisiejsza bohaterko, ja jestem szczerze porażona Tobą, Twoją siłą, wytrwałością, nadzieją, pozytywnym nastawieniem. Jesteś niesamowitą kobietą i to, że teraz wraz z Twoim mężem cieszycie się z posiadania córeczki, jest efektem tego, że daliście radę. Napisałaś w swojej historii, że niestety nie dałam rady i urodziłam cięciem cesarskim. Kochana, dałaś radę i to na 1000000%. Dałaś radę najbardziej na świecie. Jestem przekonana, że jesteście cudownymi rodzicami, a droga, którą pokonaliście, mocno uwydatniła wasze najpiękniejsze cechy. Ja jestem ogromnie wzruszona Twoją historią. Bardzo Ci za nią dziękuję, szczególnie w imieniu wszystkich mam, które potrzebują nadziei do dalszej wędrówki.
Kochani, trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że tak jak ja dostaliście od Eweliny dużo siły, energii i nadziei w sercu, bo ja tak właśnie teraz się czuję. Bardzo Wam dziękujemy i do usłyszenia wkrótce.